Bunny the Killer Thing, czyli horror komedia z roku 2015, który ostatnio był grany na maratonie na zestawie horrorów pełnych absurdu. Postanowiłem nagrać jego recenzję, ponieważ wybrałem z maratonu jeden, według mnie najlepszy film i o nim właśnie nagrywam, także zapraszam. Miałem 4 filmy do wyboru, akurat nagrywam o tym, może ktoś się ze mną nie zgodzić, jeżeli ktoś kojarzy i był na tym maratonie, to według mnie akurat ten film był najlepszy. Jest to finlandzka produkcja, która jest naprawdę zdecydowanie pełna absurdu, także jak najbardziej adekwatna do tego maratonu, który się pojawił, bo reszta filmów również była na jakimś tam poziomie absurdu, ale ten zdecydowanie wygrywa wszystko. No i jest na tyle swoisty i na tyle makabryczny, że stwierdziłem, żeby coś o nim powiedzieć więcej. Jest sobie grupa znajomych, którzy... Jest w ogóle zima, jest właśnie grupa tych znajomych, którzy mają tam jakiś domek w lesie, jadą tam, generalnie ma być wielka impreza, no może niewielka, po prostu impreza, no ale plany im krzyżuje ogromny królik człowiek, który ma niemiłosiernie wielkiego penisa i lata i wymachuje nim na prawo i lewo, no i generalnie cały czas drze mordę, że cipki, świeże cipki i lata z tym penisem za wszystkimi. Zresztą widzicie fragmenty zwiastuna, to myślę, że już po tym można naprawdę jakby zrozumieć, jaki będzie poziom tego filmu. I teraz... Albo będą go oglądały osoby, które go nie zrozumieją, bo... Znaczy, ciężko tu jest czegoś nie zrozumieć w tym filmie, ale mam na myśli przesłanie tego filmu i w ogóle jakby założenia tego filmu, tak? On nie ma być jakimś górnolotnym, fabularnym horrorem, tylko to ma być totalną makabrą, totalnym absurdem i po prostu czymś pokurwionym, także jeżeli ktoś z odpowiednim dystansem i podejściem ten film obejrzy, no to nie będzie go oceniał w kategoriach o Jezu, jakie to było żenujące, tylko w takich kategoriach, że naśmiałem się, naprawdę absurd był i było śmiesznie i tyle, i odmurzacz trochę i ten film gdzieś tam w pamięci później zostanie. No i dokładnie tak go oceniam właśnie z dystansem zdecydowanie. Dosyć brutalny, dosyć krwawy film momentami, także jest sobie ten właśnie gościu, królik, który tam gania tych ludzi. Tam wiecie, bije dziewczynę penisem po twarzy, tam później ją gwałci, później tam następną. Gości też gania generalnie. Także jest dosyć to taka solidna bestia, bo nawet jak go postrzelają, to dalej sobie tam biega. Wiecie, dosyć solidny ten królik jest, co nie? Że tak to nazwę. No, nawet fabuła jakaś jest, bo w międzyczasie jest jeszcze taki wątek, że ta grupka naszych znajomych sobie tam jedzie i spotykają po drodze trzy osoby, jedną dziewczynę i 2 gości, Chińczyk, Murzyn i jakaś tam dziewczyna i im się samochód tam zepsuł, więc oferują im pomoc i holują ich do tej swojej chatki i razem tam wszyscy siedzą, ale oni jakiś tam sekret jeszcze skrywają, właśnie ta trójka, którą zabrali. I później to tam jakby odbiega od głównej fabuły i trochę ten wątek zostaje właśnie pociągnięty tej trójki, którą oni tam zaholowali do siebie. No ale generalnie całościowo jednak motyw opiera się oczywiście na króliczku, który rozpierdala po prostu wszystko po kolei, co się da. I poziom makabry zdecydowanie w tym filmie jest naprawdę wysoko mierzy, że tak powiem, wysoko jest postawiona poprzeczka. Kilka genialnych kadrów tam jest też. Nie wiem, czy w zwiastunie jest, nie pamiętam, ale jeżeli jest w zwiastunie jeden kadr, który niszczy mózg, to wam go teraz tutaj puszczę. Jeżeli nie, no to sorry, bo nie pamiętam po prostu, czy jest. Co ja mogę powiedzieć o tym króliczku? Ja się naśmiałem bardzo mocno na tym filmie, naprawdę mnie to bawi. Wiem, że jest to żenujący być może poziom filmu, natomiast tak jak mówię, no trzeba go odbierać po prostu w inny trochę sposób niż zwykłe filmy, no bo tego on wymaga po prostu od widza, że tak powiem. Specyficznego widza i specyficznego odbioru, mam takie wrażenie. Także jeżeli ktoś takie klimaty lubi, lubicie absurd w filmach, no to ten film powinien się wam spodobać. Rozumiem, że nie jest to jakieś arcydzieło, ale wszystko tam się w zasadzie trzyma kupy. Nawet jest jakaś właśnie, tak jak mówię, nawet jest fabuła, jeżeli chodzi o ten film. Jest jakiś osobny wątek, który też tam dostajemy. Są dobrzy aktorzy moim zdaniem. Jeden z aktorów w ogóle jest dosyć taki rozbrajający trochę, jeżeli chodzi o jego wygląd, ten gościu w okularach ze zwiastuna. A reszta naprawdę, oprócz tego, że jest ten makabryczny króliczek absurdalny, to i to, co on robi oczywiście, tak? To wszystko w ogóle w tym filmie jest takie absurdalne, wszystkie jakby, może nie wszystkie, ale część dialogów w ogóle, wszyscy ci aktorzy, takie jakby relacje między nimi, to co się tam dzieje, to jest popierdolone na po prostu, szczególnie między tym czarnoskórym gościem, a takim gościem w brodzie. Jeżeli ktoś z Was będzie miał okazję obejrzeć, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Ich po prostu relacja i to jak są napisane te postacie, to jest mistrzostwo świata. It's after pussy. Także jeżeli chcecie obejrzeć wciągający, absurdalny horror komedia, który naprawdę jest przezabawny, no to ja Wam serdecznie polecam. Ode mnie to jest 7 na 10, 7 gwiazdek, czyli dobre kino, naprawdę dobre, tylko po prostu mówię z dystansem przede wszystkim, z odpowiednim podejściem. Rozumiem, że może się komuś nie spodobać, jak najbardziej, no bo mimo wszystko jakby na to nie spojrzeć, to jest to żenujące, tak? Ale tak jak mówię, specyficzny widz to ogarnie, także dziękuję za obejrzenie. Jeżeli ten film gdzieś jest w sieci, to link Wam zostawię. Tego nie wiem, bo nie sprawdzałem jeszcze. I dziękuję za obejrzenie i żegnam się z Wami. Na razie, cześć.